Annuncio vobis gaudium magnum Habemus papam Opatrzność Boża Afirmacja dzieła stworzenia, katecheza św. Jana Pawła II, wygłoszona 7 maja 1986 roku. W dzisiejszej katechezie kontynuujemy temat opatrzności Bożej. Bóg powołał z nicości do istnienia wszystko, co zaistniało poza nim. Na tym jednakże akt stwórczy Boga się nie kończy. To, co powstało z nicości, pozostawione sobie samemu, wróciłoby do nicości, gdyby nie było podtrzymywane w istnieniu przez Stwórcę. W istocie Bóg, który stworzył wszechświat, stwarza go w dalszym ciągu, podtrzymując Jego istnienie. To podtrzymywanie jest ciągłym stwarzaniem. Konserwatio est continua creatio. Można powiedzieć, że opatrzność Boża wyraża się najogólniej biorąc w tej właśnie konserwacji, w podtrzymywaniu istnienia wszystkiego, co zaistniało z nicości. W tym znaczeniu, opatrzność jest jak gdyby stałym i nieustającym potwierdzaniem dzieła stworzenia w całym jego bogactwie i różnorodności. Oznacza ona stałą i nieprzerwaną obecność Boga jako stworzyciela w całym stworzeniu, obecność wciąż stwarzającą wciąż dotykającą najgłębszych niejako korzeni wszystkiego, co istnieje, a przeto działającą jako pierwotna przyczyna wszelkiego istnienia i działania. W tej obecności Boga wyraża się wciąż ta sama przedwieczna wola stworzenia i utrzymania tego, co stworzone, wola całkowicie suwerenna, poprzez którą Bóg wedle sobie właściwej, czyli absolutnej istoty dobra, bonum diffusivum sui. Opowiada się tak samo, jak w pierwszym akcie stworzenia, za bytem przeciwnicości, za życiem przeciwko ciemności, wreszcie za prawdą, dobrem i pięknem wszystkiego, co istnieje. W tajemnicy opatrzności trwa w sposób nieprzerwany i nieodwracalny owo pierwotne. Widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre z Księgi Rodzaju. Podstawowa i nienaruszalna afirmacja dzieła stworzenia. Tej zasadniczej afirmacji nie niweczy żadne zło, które tkwi nieuchronnie w każdej rzeczy należącej do wszechświata, lub które, jak wiadomo, pojawi się w dziejach wszechświata, a w szczególności w dziejach człowieka, boleśnie kontrastując z owym pierwotnym, Widział Bóg, że było dobre, że było bardzo dobre. Opatrzność Boża oznacza, iż w odwiecznym planie Boga, w stwórczym jego zamyśle, owo zło, które pierwotnie nie istniało, raz popełnione przez człowieka i zezwolone przez Boga, zostaje ostatecznie podporządkowane dobru, współdziała we wszystkim dla dobra, jak mówi apostoł. Jest to sprawa, do której wypada jeszcze powrócić osobno. Prawda o opatrzności Boże jest obecna w całym objawieniu. Można powiedzieć, że przenika ona całe objawienie, podobnie jak prawda o stworzeniu. Stanowi ona, podobnie jak prawda o stworzeniu, pierwszy i podstawowy punkt odniesienia dla wszystkiego, co Bóg wielokrotnie i na różne sposoby zechciał powiedzieć ludziom, przez proroków, a na koniec przez Syna. Wypada więc odczytywać tę prawdę, zarówno tam, gdzie mowa o niej wprost jak też i tam gdzie Pismo Święte świadczy o niej w sposób pośredni jako podstawowa prawda wiary znajduje się ona też w zwyczajnym nauczaniu Kościoła od początku chociaż dopiero Sobór Watykański I wypowiedział się na temat opatrzności Bożej w ramach uroczystej konstytucji dogmatycznej Dei Fide Catolica w kontekście prawdy o stworzeniu oto słowa Soboru Watykańskiego I Wszystko co stworzył Bóg opatrznością swoją zachowuje oraz kieruje. Sięga potężnie od krańca do krańca i włada wszystkim z dobrocią. Wszystko odkryte i odsłonięte jest przed Jego oczami. Także to, co stanie się z wolnej inicjatywy stworzeń. Cały ten tekst, jak widać dość zwięzły, podyktowany był szczególną potrzebą czasów XIX wieku. Sobór wypowiadając się w ten sposób. Chciał przede wszystkim potwierdzić stałą naukę Kościoła o opatrzności, a więc niezmienną tradycję doktrynalną, związaną z całym przekazem biblijnym, jak o tym świadczą zawarte w tekście cytaty ze Starego i Nowego Testamentu. Potwierdzając zaś tę stałą naukę wiary chrześcijańskiej, pragnął sobór przeciwstawić się ówczesnym błędom materializmu, a także deizmu. Materializm, jak wiadomo, Zaprzecza w ogóle istnieniu Boga. Deizm zaś przyjmuje w prawdzie istnienie Boga i stworzenie świata. Równocześnie jednak utrzymuje, iż Bóg nie zajmuje się zupełnie światem, który stworzył. Można by więc powiedzieć, że właśnie deizm jest ową doktryną, której ostrze wymierzone zostało wprost przeciw prawdzie o Bożej opatrzności. Oderwanie dzieła stworzenia od opatrzności Bożej, znamienne dla deizmu. A tym bardziej, jeszcze całkowita negacja Boga w materializmie, otwiera drogę dla determinizmu materialistycznego, któremu zostaje całkowicie podporządkowany człowiek oraz jego dzieje. Materializm teoretyczny przechodzi w materializm historyczny. W tym kontekście, prawda o istnieniu Boga, a w szczególności o Bożej Opatrzności, okazuje się podstawowym, a zarazem ostatecznym zabezpieczeniem człowieka i Jego wolności we wszechświecie. Daje temu wyraz Pismo Święte już w Starym Testamencie, gdy w Bogu widzi mocne i niezniszczalne oparcie. Miłuję Cię, Panie, mocy moja, Panie, ostojo moja i twierdzo, mój wybawicielu, Boże mój, skało moja, na którą się chronię, tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrona. Bóg jest niezachwianym fundamentem na którym opiera się człowiek całym swym bytem, to właśnie Ty mój los zabezpieczasz. Można powiedzieć, iż opatrzność Boża jako suwerenna ze strony Boga, afirmacja całego stworzenia, a w szczególności afirmacja człowieka wśród stworzeń, stanowi podstawową gwarancję suwerenności samego człowieka wobec świata. Nie chodzi tu oczywiście o uchylenie owej determinacji, jaka zawarta jest w prawach przyrody. Ale chodzi o wykluczenie materialistycznego determinizmu, który całą ludzką egzystencję sprowadza do Królestwa Konieczności, niwecząc praktycznie Królestwo Wolności, przeznaczone dla człowieka przez Stwórcę. Bóg i Jego Opatrzność nie przestaje być ostatecznym oparciem dla Królestwa Wolności. Wiara w Opatrzność Bożą. Pozostaje, jak widać, blisko związana z podstawowym sposobem rozumienia ludzkiej egzystencji, sensu życia ludzkiego na Ziemi. Człowiek z pewnością zasadniczo inaczej przeżywa swoje doczesne bytowanie, gdy ma tę pewność, że nie rządzą nim wyroki ślepego losu fatum ale ktoś, kto jest równocześnie Stworzycielem i Ojcem. Wpisana w pierwsze słowa symbolu apostolskiego wiara w opatrzność. Wierze w Boga stworzyciela, który jest ojcem wszechmocnym, uwalnia ludzką egzystencję od różnych form myślenia fatalistycznego. W ślad za całą tradycją stałego nauczania Kościoła, a w szczególności za orzeczeniem doktrynalnym soboru watykańskiego I, również sobór watykański II na wielu miejscach daje wyraz prawdzie o Bożej opatrzności. Z tekstów jego konstytucji wynika że Bóg jest tym, który po ojcowsku troszczy się o wszystko, w szczególności zaś o rodzaj ludzki. Wyrazem tej troski jest też prawo Boże, wieczne, obiektywne i uniwersalne, którym Bóg wedle planu mądrości i miłości swojej porządkuje, kieruje i rządzi całym światem i losami wspólnoty ludzkiej. Człowiek istnieje bowiem tylko dlatego, że Bóg go stworzył z miłości i wciąż z miłości zachowuje, a żyje w pełni wedle prawdy, gdy dobrowolnie uznaje ową miłość i powierza się swemu stwórcy. Dzisiejsza katecheza jest poświęcona po raz drugi prawdzie o Bożej Opatrzności. Jest to prawda wiary ściśle związana z prawdą o stworzeniu. Bóg, który stworzył, utrzymuje w istnieniu wszystko, co stworzył. Nie tylko utrzymuje, ale także na swój stwórczy i ojcowski sposób wszystkim kieruje. To właśnie nazywa się opatrznością bożą. Jest to prawda, którą będziemy rozważać w szeregu następnych kateches. Prawda ogromnie ważna z punktu widzenia naszej ludzkiej egzystencji, ponieważ w niej odnajdujemy odpowiedź na podstawowe pytanie, czy wszystko w naszym życiu jest poddane ślepemu fatum jakiejś materialistycznej konieczności. Choćby to była konieczność dziejów ludzkich, czy też wszystko ostatecznie pozostaje w rękach Ojca? To znaczy, czy żyjemy w świecie, którym rządzi konieczność i przymus, czy też żyjemy w świecie wolności? Bo tym, kto gwarantuje wolność w świecie stworzeń, jest jedynie tylko i ostatecznie sam Bóg. To, co mówię w tej chwili w wielkim skrócie, przywodzi mi na pamięć uroczystość Matki Bożej, królowej Polski. W tym roku minęło 20 lat od milenium, kiedy miałem szczęście w tym właśnie dniu, 3 maja 1966 roku, celebrować poniekąd w zastępstwie papieża Pawła VI, który nie mógł przybyć uroczystą milenijną sumę na jasnej górze. I wtedy też ksiądz prymas, kardynał Stefan Wyszyński, wypowiedział w imieniu episkopatu ten doniosły akt zawierzenia Matce Bożej. Królowej Polski, oddania w macierzyńską niewolę za wolność Kościoła w świecie i w Polsce. Biskupi polscy w tym roku nawiązują do 20. rocznicy milenijnego aktu z roku 1966 i równocześnie w czasie swoich konferencji mówią o znaczeniu dla naszego życia społecznego instrukcji o chrześcijańskiej wolności i wyzwoleniu wydanej przez stolicę apostolską. Instrukcja ta mówi, cytuję komunikat, o wolności w świecie współczesnym, uczy o powołaniu człowieka do wolności, której przeciwstawia się przede wszystkim grzech, wyjaśnia na czym polega wyzwolenie człowieka, ukazuje wyzwoleńczą misję Kościoła i podaje zasady katolickiej nauki społecznej. Jest to więc pozytywny wykład nauki Kościoła o wolności i wyzwoleniu człowieka, jako o palących zagadnieniach współczesnych. Jak widzimy, to, co się stało przed dwudziestu laty, to, co potwierdzili biskupi swoim komunikatem, a przede wszystkim swoją konferencją na jasnej górze w tym roku, pozostaje w bliskim związku z tą prawdą o Bożej Opatrzności, która człowieka uczyniła wolnym i chce ażeby był wolny w swoim życiu społecznym i narodowym patelnoście i jest inserii tam krzyczy tu momentu odwinię ją i adwolunta sztua Sì, in cielo ed in terra. Padre nostro, quotidiano da noi e è, che vita nostra. Sì, pur del nostro inizio, dei vittori nostri, e te lo si induca in tentazione. Said, leave it on,